Cześć, witajcie. Witamy Was serdecznie w nowym filmiku. A dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak się przeprowadzaliśmy do Zurychu, do Szwajcarii. A dokładniej o tym, jak szukaliśmy mieszkania. To jest temat, który wiele osób interesuje. Z tego, co widzieliśmy w komentarzach i w pytaniach, jakie się często pojawiają na forach dla Polaków w Szwajcarii. No więc stwierdziliśmy, że chyba najlepiej będzie opowiedzieć o szukaniu mieszkania po prostu na naszym przykładzie, jak to u nas wyglądało. Dokładnie, no bo okazuje się, że szukanie mieszkania w Szwajcarii, a szczególnie w Zurychu, nie jest takie łatwe. Tak, no i tutaj mamy małą ściągę, żebyśmy nie zapomnieli, o czym w ogóle chcieliśmy powiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą chcemy powiedzieć, jest taka, że wiedzieliśmy, że ja mam pracę w Zurychu od 1 marca, to było dokładnie rok temu praktycznie, i zabraliśmy się za to szukanie mieszkania dokładnie po Bożym Narodzeniu, bo wcześniej po prostu nie mieliśmy zupełnie czasu na to. I też nie było za dużo ofert. Właśnie potem się dowiedzieliśmy, i pierwsza ważna rzecz, że dużo lepiej by było, gdybyśmy się przeprowadzali i szukali mieszkania na przykład od 1 stycznia, 1 kwietnia i tak co 3 miesiące, bo w Szwajcarii jest takie dziwne, archaiczne prawo, które właśnie co 3 miesiące pozwala się wypowiadać umowy o mieszkania bez konieczności znalezienia nowego najemcy, czy coś takiego? Tak, znaczy w sumie nawet nie wiem, czy to jest określone prawnie, czy nie, to jest nie, ale w naszej umowie nawet to jest. Więc no to tak, w naszej umowie to jest, ale czy no, to jest... No, więc to jest bardzo popularne i po prostu w takich datach się dużo więcej mieszkań na rynku tym wynajmu pojawia, niż poza tymi datami. Więc to już był jakby pierwszy minus dla nas, że szukamy mieszkania poza tymi typowymi kwartałami. No i teraz, gdzie szukać mieszkania? W internecie oczywiście jest bardzo dużo portali, które publikują oferty wynajmu mieszkań i podlinkujemy Wam na dole pod tym filmikiem kilka takich stron. Głupie jest to, że często na po prostu te same oferty się przewijają na tych wszystkich stronach, no ale to już tak musi być i tyle. Oferty też można znaleźć na portalu uniwersyteckim. Znaczy, to jest taki portal zamknięty i tylko jeśli jesteście studentami albo pracownikami, albo będziecie, to musicie jakby wysłać mailem jakieś potwierdzenie tego i dostaniecie wtedy tymczasowy dostęp do tego portalu, żeby tam publikują oferty na przykład też pracownicy uniwersytetu, którzy wiedzą, że będą się wyprowadzać i macie minimalnie, powiedzmy, wyższe szanse, żeby te mieszkania dostać stamtąd, ale akurat w naszym przypadku to się nie sprawdziło i nie dostaliśmy żadnego z tamtych mieszkań. No ale wracając do tej całej historii. Ważną rzeczą jest to, że mieszkanie, którego szukacie, nie może, jakby koszt wynajmu tego mieszkania miesięczny nie może przekraczać 1/3 waszej pensji miesięcznej. Jeśli to będzie droższe mieszkanie, to po prostu no, nie macie szans, żeby je dostać. I to już w przypadku, kiedy tylko jedna osoba ma na razie zapewnioną pracę, to już jest dość duże ograniczenie. Właśnie zwłaszcza w Zurychu, gdzie te mieszkania są dość drogie. Tak, mieszkanie takie jak my szukaliśmy, czyli co najmniej 2,5-pokojowe, to jednak kosztuje w Zurychu co najmniej takie, nie wiem, 1500 około. No tak, to już takie najgorsze, które oglądaliśmy mieszkanie, które było w piwnicy i miało 2 pokoje i taki duży przedpokój, więc oni to liczyli jako 2,5. Miało 1400. To właśnie było jakieś 1300 czy 1400. No i co dalej? Patrzycie na te oferty i tam z boku gdzieś jest podany kontakt. I to może być albo kontakt do osoby, która aktualnie mieszka w tym mieszkaniu i sobie szuka jakby następcy, albo może być to kontakt do agencji. Dokładnie. No i teraz można próbować się, my staraliśmy się umówić na jeden dzień, żeby być
żeby móc przyjechać do Zurychu i obejrzeć jak najwięcej mieszkań w ciągu jednego dnia. No my mieszkaliśmy wtedy w Heidelbergu, tak. Więc nie mieliśmy aż tak daleko, ale nie mieliśmy też aż tak blisko. Jechaliśmy 4 godziny tak, autobusem. Tak, 4-5 godzin autobusem czy pociągiem. No, tylko problem polega na tym, że w Szwajcarii, przynajmniej w Zurychu, bardzo często to nie jest tak, że się umawiasz na oglądanie mieszkania, tylko że się przyjeżdża na coś w rodzaju castingu, to znaczy w ogłoszeniu są podane jeden albo kilka dni, w których są drzwi otwarte dla danego mieszkania i wtedy każdy może przyjść w tym czasie i sobie obejrzeć to mieszkanie, porozmawiać albo z kimś, kto aktualnie mieszka, albo z kimś, kto stara się wynająć to mieszkanie. No dokładnie. I też w trakcie takiego oglądania, czy to zorganizowanego dla wszystkich, otwartego, czy tylko dla Was, w tym mieszkaniu, no w 100% przypadków, jeśli chodzi o to, co my oglądaliśmy, będzie dostępny taki formularz. I ten formularz, jeśli chcecie aplikować o to mieszkanie, musicie wypełnić, najlepiej właśnie na miejscu albo bezpośrednio po oglądaniu. I tam wzory takich formularzy też gdzieś są w internecie, żebyście byli przygotowani. Jest oczywiście po niemiecku wszystko. I tam będą się Was pytać po prostu o wszystko w tym formularzu. Czyli właśnie gdzie będziecie pracować, ile będziecie zarabiać, ile macie lat, czy macie zwierzęta, ile macie dzieci. Wszystko, wszystko, wszystko. I oczywiście możecie powiedzieć, no co Wy... co Was obchodzi, w ogóle ile będę zarabiać i kim są moi rodzice i możecie odmówić, jakby nie wypełnić tych rubryk, no ale wtedy musicie liczyć z tym, że macie wtedy bardzo małe szanse, żeby którekolwiek mieszkanie dostać. Tak, i spotkaliśmy nawet się z sytuacjami, że po prostu ludzie przychodzili tylko po te formularze. Nawet nie rozmawiali, nie oglądali za bardzo mieszkania. Tylko zabierali i tam na tym formularzu jest, jeśli nie można go oddać w domu, jakby w trakcie tego oglądania tej osobie, która to organizuje, to wtedy na tym formularzu jest adres, na który trzeba go odesłać. I inną rzeczą jest to, że do tego formularza od razu potrzebne są też załączniki. I ja się śmieję, bo tutaj właśnie mamy, znaleźliśmy taki pakiet tych załączników, który my razem z tymi formularzami odsyłaliśmy i się śmieję, bo to jest tak naprawdę dużo więcej dokumentów niż ja potrzebowałam złożyć, jak aplikowałam o tą pracę tutaj i chcemy Wam teraz pokazać, dokładnie, co wchodzi w skład tego. Pierwsza rzecz. Więc po pierwsze ładne zdjęcie nas. Tak, koniecznie, nie jest to konieczne, ale właśnie dostaliśmy takie wskazówki, żeby dawać to zdjęcie i szczególnie jeśli jesteście małżeństwem, parą albo rodziną, bo to tak jakby bardzo ociepla Wasz wizerunek, jeśli dacie takie ładne, rodzinne zdjęcie. Dokładnie. Zazwyczaj żadna z tych rzeczy nie jest obowiązkowa poza tym formularzem. Nie. Czasami... Dwie są obowiązkowe, wydaje mi się. Z tego, znaczy one zawsze są wymagane. I właśnie to są dwie rzeczy, które są największym problemem, jeśli Wy się przeprowadzacie tak jak my spoza Szwajcarii do Szwajcarii. Bo te dwie rzeczy to są kopia waszego pozwolenia na pobyt i na pracę, czyli permitu. I tego oczywiście Wy nie macie, zanim się nie przeprowadzicie do Szwajcarii. A drugą rzeczą jest wyciąg z takiego urzędu komorniczego, który potwierdza, że nie macie żadnych długów, że nie jesteście ścigani. I to się jak nazywa po niemiecku? Przeczytaj, bo nie chcę sobie robić siary. Gdzie to było? Aha. Betreibungsauszug. Tak, właśnie. To będzie w tym formularzu zwykle będzie taka rubryka załączniki i to będzie tam napisane. No i to jest też rzecz, której Wy, jeśli nie mieszkaliście wcześniej w Szwajcarii, nie możecie dostać. I właśnie zaraz Wam pokażemy, czym to zastąpiliśmy. Dokładnie, znaczy, ale to, co ja chciałem powiedzieć, to, że większość tych dokumentów, które my w naszych aplikacjach załączaliśmy, nie jest, albo nie zawsze jest obowiązkowa, ale wszędzie piszą informacje, że dobrze je podawać. Tak, bo chodzi o to, żeby właśnie podnieść Waszą taką wiarygodność. Tak, jest bardzo duża konkurencja o mieszkania w Zurychu, więc tu po prostu chodzi o to, żeby się jak najlepiej zaprezentować i wyróżnić też. Tak, i ludzie, którzy decydują o tym, no chcą o Tobie jak najwięcej wiedzieć, być jak najbardziej pewnym, że jesteś najlepszą osobą na to miejsce. Tak więc my mamy po pierwsze oprócz zdjęcia list motywacyjny podpisany przez nas z całą informacją, co jeszcze dodatkowo załączamy do
do naszego podania. Tak, i to właśnie, co jest ważne, że ten list musi być tak jakby spersonalizowany, ale musi, jakby na górze mamy napisane, o które to jest mieszkanie, czyli adres tego mieszkania, jak duże ono jest, żeby to nie było, że wy sobie napiszecie, wiecie, jeden list i... To znaczy, jak my wjechaliśmy do Zurychu i już wiedzieliśmy, które mieszkania oglądamy, to od razu drukowaliśmy sobie z tymi mieszkaniami, natomiast jak nie wiedzieliśmy, to sobie robiliśmy takie miejsce na dopisanie adresu, jakieś podkropkowane, żeby... No, dokładnie. Żeby móc to napisać. Potem mieliśmy nasze resume, czyli CV, takie jednostronne, bardzo skrótowe, gdzie podajemy bardzo podstawowe informacje, czyli kontakt do nas, skąd jesteśmy, jakie mamy obywatelstwo, języki, wykształcenie. Następnie dawaliśmy skany naszych paszportów. Tak, właśnie to tak poniekąd chyba w zastępstwie za ten permit, żeby był jakiś taki dokument ze zdjęciem, który... Tak, teraz ważna informacja na temat Szwajcarii jest taka, że Szwajcaria jest krajem, który teoretycznie jest w strefie Schengen, co jest ciekawe, bo nie jest w Unii Europejskiej, ale jest w Schengen, a taka Wielka Brytania na odwrót. Ale Szwajcarzy tak czy siak preferują używanie paszportów przez obcokrajowców niż dowodów osobistych. Teraz właśnie tutaj mamy ten dokument, którym myśmy zastąpili podanie o... Ten jakby... To jest nasza historia kredytowa. Tak, czyli... historia kredytowa, czyli ten cały Betreibungsauszug my zastąpiliśmy. No, my mieliśmy to z Niemiec. W Niemczech zajmuje się tym organizacja zwana Schufa. To się nazywa po prostu Schufa Bonitätsauskunft. To jest takie potwierdzenie, że oni sprawdzają waszą jakby historię kredytową, że wy wszystko spłacacie na czas i co w to wchodzi, no to na przykład jeśli macie abonament telefoniczny albo kartę kredytową, to... No sprawdzają wszystkie instytucje, jakie przychodzą im do głowy, gdzie można mieć długi i się pytają, czy przypadkiem nie mamy tam długów. I teraz dostaje się od nich listownie, to... w postaci takiego listu, który do pokazania ludziom, w którym się informuje, że nie mamy żadnych długów, oraz dostaje się też do wiadomości prywatnej taki certyfikat, w którym się dostaje informację, jaki jest twój wynik punktowy. Tak, to jest w ogóle taka śmieszna, komiczna rzecz. I właśnie to jest takie, wiem, że w Polsce też można zdobyć ten wyciąg z historii kredytowej, więc jeśli się przeprowadzacie z Polski do Szwajcarii, to koniecznie to zróbcie i zróbcie też tłumaczenie najlepiej przysięgłe tego dokumentu. Dokładnie, i bo, tak samo wszystkich innych dokumentów. Bo my mieliśmy w przypadku niemieckim o tyle dobrze, że dokumenty są po niemiecku, ale na przykład nasz certyfikat małżeństwa, no to mamy certyfikowane tłumaczenie tak, na język właśnie niemiecki. Mi się wydaje, że my ten certyfikat składaliśmy dlatego, że my mamy różne nazwiska, więc nie jest oczywiste, że my jesteśmy małżeństwem. Jeśli tak, macie to same nazwisko, to pewnie możecie to pominąć. Dokładnie. No i mamy jeszcze list referencyjny od naszego ówczesnego landlorda, tak? Czyli właściciela, jakby... właściciela mieszkania, osoby, która nam podnajmowała nasze mieszkanie w Heidelbergu. No i to jest ważne, żeby tam było napisane, że zawsze płaciliście. Tak, właśnie, to jest informacje, które tam powinny być podane, to jest to, że w jakim stanie mieszkanie my zachowaliśmy oraz czy płacimy punktualnie czynsz, no i ewentualnie czy sprawiamy jakieś kłopoty. Ile razy dzwonili na policję. Tak, dokładnie. No i na koniec jeszcze mamy potwierdzenie. To jest chyba jedna z bardzo ważnych rzeczy, to jest potwierdzenie tego, że ja będę miała pracę, od kiedy, gdzie, ile będę zarabiać, no oczywiście. I taka informacja, że w razie pytań jest kontakt do osoby, żeby potwierdzić jakby. I tak samo na przykład na dokładnie tych referencjach od landlorda też kontakt, żeby ewentualnie oni mogli zadzwonić i potwierdzić tą informację, bo wiecie, dokument można sobie dokładnie tam spreparować. Znaczy, z tego co wiemy, to oni, jeśli ktoś się przeprowadza w Szwajcarii, to oni potrafią zadzwonić tak, i sprawdzić. Tak, bardzo często dzwonią. Za granicę rzadko, ale to tak słyszeliśmy. Ja nawet nie wiem w sumie, czy oni dzwonili tutaj do mojego instytutu się spytać, ale wiem, że koledzy właśnie dzwonili i się rzeczywiście potwierdzić to, że on tam pracuje. No i też, ponieważ przeprowadzając się, ja nie miałem żadnego zajęcia w Szwajcarii, tylko pracowałem w Niemczech aktualnie, jak szukaliśmy mieszkania, no to też
daliśmy dodatkowo świadectwo pracy moje, tak jakby, że pracuję, że jestem dobrym pracownikiem. Dobrym człowiekiem, nie sprawia problemów. No właśnie, więc taki cały wielki pakiet, więcej niż w przypadku szukania o pracę, jest to... No chodzi o to, żeby zrobić jak najlepszą reklamę siebie. Tutaj nie ma żadnych jakichś ograniczeń, że nie można się spytać o twoje zarobki czy o twoje kryto. Wręcz przeciwnie, właśnie oni chcą te informacje wiedzieć, państwo niczego nie ogranicza. No i teraz jak składaliśmy takie podanie, to tutaj jest ciekawa historia, ponieważ dostaliśmy mieszkanie, tylko jedną pozytywną to odpowiedź, właśnie, w którym teraz jesteśmy, w którym nagrywamy. I to chyba od razu następnego albo za dwa dni, jak złożyliśmy o to mieszkanie tutaj i to było takie, że było otwarte oglądanie i oprócz nas jeszcze było bardzo dużo osób, które też oglądały to mieszkanie. Tak, tylko różnica polegała na tym, że ile w pozostałych przypadkach to spotykaliśmy się albo tylko i wyłącznie z osobami, które tam aktualnie mieszkają, albo z jakimś agentem. Natomiast tutaj spotkaliśmy się z osobą, która oprócz rodziny, która tutaj mieszkała, także z osobą, która podejmowała decyzję o tym, czy wynająć to mieszkanie, czy nie. I się po prostu osobiście spodobaliśmy. Jako... Tak, i to był właśnie taki typowy casting, że ta osoba patrzyła, rozmawiała z każdym kandydatem, się dowiadywała, właśnie zadawała jakieś tam pytania. W każdym pozostałym przypadku to agencja decydowała na temat tego, czy przyznać nam mieszkanie, czy nie. Tak więc oni nigdy nie mieli, nigdy nas nie widzieli. Osoby, które decydowały, to były osoby niezwiązane w żaden osobisty sposób z tym mieszkaniem. Może poza jakimś jednym przypadkiem. No, bo to większość mieszkań jest obsługiwana. Tak, i teraz takie... jest taka rada, żeby dzwonić po kilku dniach i się dopytywać, co jest z tym mieszkaniem, czy mamy na nie szansę, czy coś w tym stylu. No i my tak robiliśmy, bo mimo wszystko to mieszkanie, które w końcu, w którym jesteśmy, nie było naszym priorytetem. Znaczy, nie było to mieszkanie, które najbardziej nam się spodobało z tych wszystkich. Tak, ono jest dobre, ale były dwa mieszkania, no, które nam się bardziej więc podobały. Więc właśnie z tego względu, jak już wiedzieliśmy, że dostaniemy to mieszkanie, to dzwoniliśmy po kilku dniach, powiedzieliśmy, że odpowiemy za kilka dni i właśnie dzwoniliśmy po tych kilku dniach do tych agencji obsługujących te inne mieszkania, które nam się bardziej podobały, no i... No i teraz właśnie była taka sytuacja, że ja dzwonię do jednej z tych agencji i się pytam, jaka jest informacja, jaka jest sytuacja, czy mogą coś powiedzieć i ta pani mi tak mówi, no tutaj wszystko jest w porządku, tylko brakuje informacji, że państwo mieszkają w Szwajcarii. A wtedy mówię, no ale my nie mieszkamy w Szwajcarii, my się dopiero do Szwajcarii chcemy przeprowadzić. No ale my tu mamy takie przepisy, potrzebne jest to, nie możemy państwu dać tego mieszkania. Tak, no, bo nie mieszkamy w Szwajcarii. No więc właśnie, jeśli się przeprowadzacie z zagranicy, to znalezienie mieszkania jest jeszcze trudniejsze niż gdybyście byli na miejscu. I to, co dużo ludzi, przynajmniej u mnie na uniwersytecie, robi, to wynajmuje na miesiąc na przykład takie mieszkanie przez Airbnb czy jakiś tam inny portal. I żeby już mieć jakiś adres i wtedy dopiero szukać mieszkania będąc na miejscu, no bo wtedy jakby masz przewagę. Z tym, że problem z takim rozwiązaniem jest taki, że ty musisz od razu, jak tu przyjedziesz, musisz iść i się zameldować i poprosić o ten permit. I ten na tym permicie jest twój adres. No więc jeśli wyrobisz sobie na początku ten dokument na ten tymczasowy adres, to będziesz musiał za chwilę go zmieniać, a oczywiście to jest czas i koszta. Tak, rejestrowanie się tutaj, no to kosztuje się to. No znaczy też myślę, że zrobimy kolejny filmik, ile pieniędzy trzeba sobie przeznaczyć na pierwszy miesiąc, bo już i tak ten filmik pewnie będzie za długi, dłuższy niż byśmy chcieli. A tak, właśnie widzę, jeszcze. Że mamy ponad 20 no minut. Właśnie, a jeszcze chcieliśmy powiedzieć o kaucji, o jakichś takich rzeczach, więc sądzę, że to jest temat na następny filmik. Dobra, to dziękujemy serdecznie za oglądanie tego filmiku, że byliście z nami. Jeśli macie jakieś pytania do tego, o czym mówiliśmy, albo jakieś propozycje, o czym powinniśmy zrobić następne filmiki, to piszcie na dole w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górze, zasubskrybowaniu naszego kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Znajdziecie też nas na Facebooku i na Instagramie. No i do następnego. Trzymajcie się.